Dzień dobry Państwu. Chciałam przywitać wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Dyrektora Muzeum Andrzeja Kirmiela na dzisiejszym spotkaniu z naszą autorką, Panią Zofią Mąkosą, którą chyba nie trzeba będzie Państwu przedstawiać, ale jednak powiem kilka słów. Pani Zofia jest wybitną pisarką z naszego regionu. Tym bardziej właśnie trzeba ją pochwalić, że pisze o naszej regionalnej historii w sposób jak najbardziej przyjemny, bo właśnie w formie powieści historycznej. I pani Zofia jest laureatką wielu nagród literackich, między innymi naszego lubuskiego Wawrzyna Literackiego, którego otrzymała za trylogię Wendyjska Winnica. Są to niezwykłe powieści, które myślę, że każdy z nas powinien przeczytać. I dzisiaj mamy tę przyjemność, że spotykamy się właśnie z panią Zofią, żeby zaprezentować jej najnowszą powieść Makowa spódnica. I z tej okazji też chciałabym powitać będących z nami tutaj wybitnych przedstawicieli samorządu, czyli panią starostę Zofię Glewę. Bez wybitności. Bez wybitności. Ale jak już jesteśmy wybitne dwie Zofie, to wiadomo, jakie imię dzieciom nadawać. Dokładnie. Również chciałam powitać panią burmistrz Agnieszkę Śnieg. Pana przewodniczącego Andrzeja Chmielewskiego i panią dyrektor Biblioteki Miejskiej, panią Krystynę Pawłowską. I wszystkich oczywiście. Za chwilę oddamy głos naszej autorce. Siadamy, tak? Jeszcze raz witamy wszystkich i kilka słów o tej najnowszej powieści Makowa spódnica, ale zanim do tego przejdziemy, czy pani uważa, pani Zofio, jako emerytowana nauczycielka historii, że powieść historyczna to jest ta najprzyjemniejsza forma poznawania historii? Tak, ja zaczęłam lubić historię w ogóle dzięki powieściom historycznym. Jako taka, no nie wiem, nastolatka, ale z wczesnego okresu nastoletniego. Zaczytywałam się w Kraszewskim, między innymi oczywiście. I dzięki temu, kiedy poszłam do liceum w Sulechowie, w liceum sulechowskim była bardzo groźna nauczycielka historii, bardzo wymagająca. Od razu zdobyłam jej serce i wkradłam się w łaski tym, że nieustannie się zgłaszałam. Byłam takim zgłaszającym się, jak są wśród nas nauczyciele, to wiedzą, jak trudny jest taki nieustannie zgłaszający się uczeń. No więc ja się bez przerwy zgłaszałam do odpowiedzi, bo ja wiedziałam z książki, z powieści. Chociaż dzisiaj już wiem, że powieść, a rzeczywistość nie zawsze muszą się pokrywać. To prawda, ale powieść jest takim kluczem otwierającym nam jak gdyby drzwi do historii. I to jest takie przyjemne przejście do tego świata historii, żeby poznawać ją bardziej. I pani właśnie sprawia nam taką przyjemność, że daje nam tą łatwą drogę właśnie dostępu do wiedzy historycznej. Nie jest to mozolna droga podręcznika historycznego, tylko właśnie powieści. I takim przedmiotem dzisiejszego spotkania jest najnowsza pani powieść, Makowa spódnica. I jest to powieść o zaskakującym temacie, bo to są głównie postaci chłopów, mieszczan, przeplatające się losy z szlachtą pogranicza. I akcja się rozgrywa w XVII wieku, co jest właśnie bardzo zaskakujące, bo zazwyczaj powieści jednak dotykają tej historii najnowszej XX wieku. Bardzo wiele jest powieści dotyczących II wojny światowej. Pani natomiast wybrała XVII wiek i czy to dla pani nie było trudne, wybranie właśnie takich miejscowości jak Kargowa, Kolsko,
Sulechów. Czy nie lepiej, idąc za innymi historycznymi autorami, wybrać Gniezno, Poznań, Warszawę? Co takiego niezwykłego jest w tej ziemi, że stała się ona przedmiotem jak gdyby pani badań i takim bohaterem tła właśnie w tej powieści? Chyba najbardziej niezwykłe jest w tej ziemi, że jest moją ziemią. I przez to utożsamianie się z miejscem też chyba łatwiej mi zrozumieć to, co tutaj się działo. Wcale by mi nie było łatwiej pisać o Gnieźnie czy o Warszawie, bo jakoś tak mam, że muszę znać miejsce, o którym piszę. A nie znam aż tak dobrze tamtych miejsc, aby o nich pisać. I poza tym zarówno Wendyjska Winnica, jak i Makowa Słonica, tak się rymuje, a także opowiadanie, które napisałam do zbioru Taniec Pszczół, one wszystkie dotyczą pogranicza. Czyli tych miejsc, na których mieszkamy i żyjemy mimowoli tym, czym żyli nasi przodkowie. I tym, że no tutaj te miejsca są i polskie, i niemieckie, i żydowskie. Tym, że przybyli tutaj też osadnicy, że nastąpiło to mieszanie się ludzi, kultur, narodowości. Pogranicze ma bardzo ciekawą przeszłość, każde pogranicze, i bardzo trudną przeszłość. A coś takiego jest zawsze dobrą pożywką dla powieściopisarza. A jeszcze chciałam wrócić do opowieści historycznych, bo każde czasy potrzebują jakiegoś języka. Pisarz pisze dla sobie współczesnych. I tak jak Sienkiewicz pisał dla sobie współczesnych, dzisiaj nie zawsze znajduje czytelników, szczególnie wśród młodzieży. Tak samo na przykład w latach powojennych powstało sporo książek, które dotyczyły też XVII wieku. I ja, kiedy przygotowywałam się do pisania Makowej Spódnicy, wypożyczyłam sobie kilka książek różnych autorów. Nawet nie znamy już dzisiaj, zapomnieliśmy o tych autorach. I tak czytałam jeden rozdział, drugi rozdział różnych powieści i wiedziałam, że jeżeli ja bym tak pisała, to już do nikogo nie trafię. Muszę więc pisać tak, aby czytelnik ten, dzisiejszy, współczesny, chciał to czytać. Czyli piszę swoim językiem. I tak jak Sienkiewicz pokazywał, czy pisał dla pokrzepienia serc, bo wtedy to było potrzebne, bo byliśmy pod zaborami, i tę historię ubarwiał, no niestety fałszował, ale dla pokrzepienia serc, dla idei. Ja tego już dzisiaj nie potrzebuję robić, a więc pokazuję coś innego. Pokazuję na przykład to, że ludzie się nie zmieniają, mimo że zmieniają się okoliczności. Ale wracając do tego pytania, które teraz pani zadała, piszę o miejscach, które lubię, które znam, które czuję. Historia, która działaby się w Gnieźnie czy gdziekolwiek, mniej by mnie interesowała. Ja być może już kiedyś mówiłam na spotkaniu, kiedy tutaj byłam w 2019 roku, we wrześniu, że kiedy zaczynałam w ogóle swoją przygodę z pisarstwem i mówiłam, że piszę o Chwalinuszy Kargowej, to pytano mnie, po co? Kto to w Polsce będzie czytał w ogóle o Chwalinie Kargowej? Pisz o Warszawie. A okazuje się, że nie. Że ludzie czytają w całej Polsce te książki. Teraz następny problem był, jak ja zostawiłam tematykę wendyjskiej winnicy i postanowiłam do wieku XVII pójść.
to nawet w wydawnictwie mówiono mi, XVII wiek się nie sprzedaje. Lepiej XX wiek. Ale w końcu jakby zaakceptowali, zatwierdzili, bo niestety taka jest brutalna prawda, że wydawca musi zarabiać na książkę. I on troszeczkę podpowiada tematy, czy ukierunkowuje. Jakby zgodzono się na to, bym mogła pisać o tym XVII wieku. I oczywiście mogą sobie pisać, tylko wydawca mógł powiedzieć, że ktoś inny niech wyda, mam sobie szukać innego wydawnictwa. Ale oni się zgodzili, zaakceptowali. I teraz, kiedy akurat ta książka została nominowana do powieści historycznej na portalu Lubimy Czytać, jedną z 10 jest nominowanych, ale tylko jedną, jedyną, która nie dotyczy XX wieku. To spotykam się z takimi sygnałami od czytelników, którzy dopiero po nią sięgnęli, kiedy została nominowana. To, którzy piszą, że dlatego po nią sięgnęli, że to nie jest XX wiek. Dokładnie, bo mamy zalew po prostu tych powieści rozgrywających się w XX wieku i ta powieść, Makowa spódnica, jest naprawdę taka wyróżniająca się na plus. Że jest po prostu bardzo oryginalna i niesztampowa, tak jak reszta. I myślę, że warto czasami chyba iść pod prąd. Tak, a drugi mój, moja druga decyzja, by iść pod prąd, to choć oczywiście w moich książkach uwzględniam wątek romantyczny, bo miłość jest częścią ludzkiego życia, to żadna moja książka nie jest romansem. I to utrudnia trochę sprzedaż, bo gdybym pisała romanse z tłem historycznym, z pewnością byłabym bardziej popularna. A że piszę książki trochę inne, to ta popularność ogranicza się do czytelników nie sięgających zwykle właśnie po literaturę romansową. Skąd zaczerpnęła Pani inspirację do tej powieści? Jaki to był przedbłysk? Czy to właśnie był jakiś dokument, czy obraz, czy zasłyszana historia, która skłoniła Panią do napisania powieści o prostych chłopach, szlachcie z pogranicza, na tle zbliżającego się najazdu potopu szwedzkiego? Co było Pani inspiracją? Zwykle każdy pisarz mówi, że powinno się mieć pomysł na powieść. Kiedy się pisze jedną, to już następna powinna być w tym pomyśle właśnie. Ale u mnie to było tak, że ja jeszcze pisałam trylogię Wendyjską winnicę. Ja tutaj u Państwa byłam we wrześniu 2019 roku, to chyba w listopadzie tego wcześniej, to już wiedziałam, to już wtedy wiedziałam, że będę pisać Makową. W listopadzie 2017 lub 18 wyszła taka książka, tytułu nie pamiętam, dotycząca historii Kolska i Konotopu. Jak także tutaj na ziemi międzyrzeckiej jest bardzo wielu wspaniałych historyków, którzy badają przeszłość tej ziemi, tak w naszym regionie nie ma ich wcale tak dużo na tej, powiedzmy, umówmy się, ziemi kargowskiej. I właściwie takim należącym do nielicznych jest Stefan Petriuk. Stefan Petriuk to obywatel Niemiec i honorowy obywatel Kargowej, ktoś, kto służył Luftwaffe? W lotnictwie morskim Bundeswehr. Bundeswehr. Ale urodził się w Uściu. Tak. To jest miejscowość między Kargową a Kolskiem. Później wyemigrował. I jego mama była Niemką, a ojciec chyba Ukraińcem. Ale on bardzo kocha tą swoją małą ojczyznę.
On ją wspomina wciąż, co roku przyjeżdża, parę razy w roku. I zna język polski. Napisał książkę dotyczącą historii kargowej, z której korzystałam, kiedy pisałam wendyjską winnicę. I kiedy dowiedzieliśmy się, że wydał też książkę, czy będzie promocja książki o Kolsku i Konotopie, to mąż wtedy pojechał, bo ja z jakichś powodów nie mogłam. I kiedy przywiózł mi książkę tę właśnie, przekartkowałam ją i zobaczyłam listę nazwisk, nie nazwisk, listę. Listę kobiet, imion albo bez imion, głównie zawodów, czyli na przykład kobieta od krów, łynarzowa, kowalowa, owczarzowa, albo żona tego, kto wykonywał ten zawód, bo taki był wtedy obyczaj. I zaintrygowało mnie, co to jest. Okazało się, że jest to wykaz osób, które zostały oskarżone w procesach o czary i że z tych oskarżonych osób 39 zostało spalonych na stosie. Chyba jedna lub dwie osoby zginęły inaczej, ale większość spłynęła na stosie. 37 kobiet, dwóch mężczyzn. Z tym, że mężczyźni nie zostali oskarżeni o czary, bo mężczyzna nie mógł być oskarżony o czary wtedy, dlatego że to tylko kobieta była narzędziem szatana i przez kobietę szatan działał, a mężczyzna mógł być oskarżony o pomoc kobiecie. I ci dwaj mężczyźni również ponieśli śmierć. Takie rzeczy mnie zaintrygowały wtedy, że, no, że one nie mają imion nawet. Kilka tylko miało imiona, nieliczne bardzo nazwiska. Nie mają imion. Nikt tak bardzo je nimi pogardzano, moim zdaniem, chociaż wiem, ja wiem, że to były takie czasy, że tak wtedy mówiono, tak nazywano. Ale ja się nie zgadzam na te czasy. Niczego już nie zmienię, ale dałam temu wyraz w powieści. A poza tym interesowało mnie to, jak można oskarżyć o czary kobiety, które są zupełnie niewinne, które nawet, jak to z protokołu wynikało, nie były, właściwie nic innego nie robiły, tylko albo zajmowały się zielarstwem, ziołolecznictwem, dzisiaj byśmy powiedzieli, albo były znajomymi, bo to potem w wyniku tortur jedna drugą jakby wydawała, wskazywała. I dla mnie też było to ciekawe, jak to wpłynęło na tą małą społeczność, bo na obszarze dworskim Kolska, czyli dwór i kilka osad, było chyba 32 rodziny, 200 ileś osób i z tej liczby tak chyba co piąta osoba została skazana na stos. Procesy trwały ponad 4 lata. Ja korzystałam z różnych źródeł, ale takim najważniejszym źródłem dla mnie była książka pracownika naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego wówczas, teraz to on już jest w Krakowie, Adama Górskiego. Procesy czarownic albo o czary w Kolsku, nie pamiętam dokładnie tytułu. Jest to cieniutka praca, w której jest tło historyczne, takie ogólne. Potem autor przedstawia specyfikę tego obszaru. No i jego właściwie zasadniczą częścią tego opracowania są protokoły. Przetłumaczone, ale z zachowaniem języka, w sensie takim, że takiego, one są bardzo chaotyczne. I właściwie każdy protokół jest podobny do poprzedniego. Czyli jeżeli jedna kobieta coś zeznała na torturach,
to następną już prawdopodobnie pytano o to, co ona zeznała. Adam Górski zauważa, że te procesy się różnią od procesów, które miały miejsce w miastach, bo sąd to był sąd złożony, powołany przez właściciela ziemi, sąd świecki, sąd, który składał się z rzemieślników, chłopów, wójta na czele i ci ludzie niewiele wiedzieli w ogóle o czarach. Byli przerażeni, tak można wyczytać w tych protokołach, w ogóle tym, co oni mają robić. I one są, zdaniem Adama Górskiego, bardzo ubogie w pomysły. Wszystkie kobiety robią to samo, tak samo się zadają z szatanem, tak samo tańczą w tym samym miejscu i tak dalej. No jednak to się toczyło. Czy władza duchowna, ona przyłożyła ręki, właśnie Kościół przyłożył ręki do tego, że te kobiety zostały tak i upodlone i potem skazane i zginęły tak okrutną śmiercią. Czy to nie władza właśnie duchowna ręka w rękę z władzą świecką w postaci właśnie pana szlachcica na zamku przyczyniła się do tak zgnębienia tych kobiet i przypięcia im łatki? Często tak było, ale nie tam. Ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy zaczęłam drążyć właśnie w tej historii, bo ja też tak jak wszyscy myślałam, że nagonkę na kobiety, ta nagonka została przez duchownych zrobiona. To znaczy niekoniecznie katolickich, ale różnych wyznań. A kiedy wczytałam się w tę historię, okazało się, że w Kolsku wtedy w ogóle nie było kościoła, nie było w zasadzie pastora. On niby był, ale siedział cicho, bo był wystraszony. To był Śląsk wtedy. I na Śląsk po wojnie 30-letniej był pod bezpośrednią władzą cesarza, który był takim ortodoksyjnym katolikiem. I po wojnie 30-letniej na Śląsku zostały zamknięte kościoły, świątynie protestantów. Przekazane katolikom, a tam, gdzie katolicy nie mogli ich utrzymać, po prostu były zamknięte. A pastorów wygnano. I tak się stało właśnie w Kolsku. W Kolsku w roku 1654 zamknięto świątynię, bo katolików tam albo prawie nie było, albo nie, na pewno nie było wcale, bo ja rozmawiałam z jednym z naukowców z Zielonej Góry, który zajmował się tym tematem i on twierdzi, że w ogóle nie było katolików w Kolsku. No więc świątynię zamknięto, ona zaczęła niszczeć, pastor został wygnany, ale potem za jakiś czas wrócił, tak po cichu. I gdzieś tam sobie mieszkał i po cichu odprawiał nabożeństwa, czy pogrzeby, chrzciny i tak dalej. Ale to było tak nieoficjalnie. Oficjalnie go nie było. Więc prawdopodobnie on nie miał jakiegoś wpływu. Zresztą w tych protokołach w ogóle się o nim nie wspomina. Jedyne wspomnienie o pastorze to, że jedna z kobiet oskarżonych o czary, prawdopodobnie zapytana, wyznaje, że otruła dziecko pastora. I to jest jedyny ślad. Więc w Kolsku bezpośrednio kościół żaden, ani protestancki, ani katolicki, nie przyczynił się do tych procesów. Ale na pewno na to, że w ogóle taka atmosfera powstała, że komuś przyszło do głowy, żeby oskarżać kobiety w Kolsku, w Zielonej Górze, czyli w Grimbergu, czy gdziekolwiek w Niemczech, bo to były czasy
polowań na czarownice, to się wzięło z pewnych poglądów, z pewnych oskarżeń, z tej słynnej książki Młot na czarownicę. I w miastach wręcz z tą książką ci śledczy przysłuchiwali kobiety. Różne metody, jakimi można sprawdzić, czy kobieta jest czarownicą, na przykład podtapianie jej, to też z tej książki między innymi się wzięło. A jej autorami nie pamiętam, ale czy nie byli czasami duchowni. A więc atmosferę na pewno stworzyli duchowni, ale to też się wzięło z tego, że wtedy była kontrreformacja. Czyli do procesów o czary przyczyniła się reformacja i kontrreformacja. Ta walka o to, kto jest lepszy, kto jest bardziej religijny, kto znajdzie tę czarownicę i ją wskaże. I dlaczego lokalna społeczność pozwoliła na to, żeby kobiety, które były złona tej społeczności, tej wsi czy małego miasteczka, żeby one ginęły? Bo przecież te kobiety były często zielarkami, one były akuszerkami, one były tymi tak zwanymi szeptunkami, które pomagały na wszelkie dolegliwości i były pożyteczne dla danej społeczności. Dlaczego ta społeczność je prześladowała? One były inne. Inny jest zawsze prześladowany. Wiga, ta moja bohaterka, też trochę pod prąd. Nie zrobiłam pięknej, młodej zielarki, którą wszyscy książęta kochają, bohaterką, tylko garbatą Wigę. Więc moja Wiga jest inna, bo jest introwertyczna. Nie za bardzo się koleguje z kimkolwiek we wsi, ale jak trzeba, to pomaga. Jest garbata, ma nieślubne dziecko. To nieważne, że ona żadnej winy nie ponosi w związku z tym dzieckiem. Ma córkę, która ma nieślubne dziecko, a więc też jest inna. I każdy, ale to jest ta inność taka zwyczajna, ale każdy, kto był inny i kto jest inny, budzi niechęć, brak zaufania jest do niego i w niektórych chęć prześladowania. Tak samo jest przecież i dzisiaj. One były inne, te zielarki, bo ja mówię o tych zielarkach, akuszerkach, ale w procesach o czary ginęły zwykłe takie kobiety, dlatego że te zielarki je znały i na torturach po prostu wymieniały ich imiona. No i potem już to był taki łańcuch. A więc prześladowano je, bo były inne. Ale myślałam o czymś i chciałam właśnie do tego nawiązać. Zawsze była chęć prześladowania, ale dopóki właśnie nie było tej zgody Kościoła. Kościół nigdy nie skazywał na śmierć, to zawsze świeckie instytucje skazywały, ale Kościół zawsze jakby pokazywał. Robił atmosferę. Tak, robił atmosferę. I dopóki nie było zgody na śmierć, to zdarzały się lincze. Zdarzały się, owszem, kiedyś w średniowieczu procesy o czary, ale te procesy o czary, one wypływały z oskarżeń o herezję. To jest inne oskarżenie. Znaczy te procesy w ogóle, stosy, to były oskarżenia o herezję. A w wieku właśnie XVII były procesy o czary i zezwolenie na zabicie człowieka. Moralne takie przyzwolenie na przekroczenie granic. I jeżeli w miastach zaczęto przekraczać granice, to mimo że nie było telefonów komórkowych, telewizji, to ludzie się ze sobą kontaktowali. Były jarmarki, były różne podróże i wiedziano w Kolsku, że w Zielonej Górze są czarownice. I w takim razie
skoro źle się dzieje, czy one nie są powodem tego, że zdychają krowy, umierają dzieci, grad niszczy pola. Być może wśród nas jest ktoś taki, jak w Zielonej Górze, jak tam gdzieś dalej na Śląsku. Tych polowań na czarownice w wieku XVII była masa w Niemczech, a Kolsko było wtedy w Niemczech. W Niemczech, na Śląsku, a Śląsk był należał do Rzeszy Niemieckiej. Zginęło według szacunków naukowców około 60 tysięcy kobiet. A nawet są takie twierdzenia, że około miliona. Ale te 60 tysięcy jest prawdopodobnie taką realną liczbą. Jeszcze chcę nawiązać do tego, że często się mówi, iż Polska była państwem bez stosów. Jeśli porównać dane niemieckie, te 60 tysięcy, a polskie około 1,5 tysiąca, no to była bez stosów. Ale też przeczytałam w książkach popularno-naukowych dotyczących tych problemów, że to prawda, w Polsce nie było takich masowych zdarzeń, ale o ile w Niemczech większość procesów, zdecydowana, to były procesy, no, gdzie był sąd, jaki był, taki był, ale był sąd. A w Polsce część ofiar to były ofiary po prostu linczów, samosądów, gdzie nie było żadnych protokołów i nikt dzisiaj tego nie zbada, bo nikt tego nie zapisał. Taka kobieta była mało ważna, żeby o niej pisać. Właśnie jaki był status kobiet, bo pani właśnie o tym pisze obszernie, o losie, o pracy tych kobiet, o wszelkich właśnie obyczajach związanych czy z rodzeniem dzieci, czy ze statusem takiej kobiety. Co chciała pani w tej powieści uwypuklić? Właśnie tą nędzę tej kobiecej doli, tą beznadziejność, czy raczej nadzieja, że można osiągnąć, będąc kobietą w XVII wieku, coś więcej? To zależało od statusu, oczywiście społecznego. Chociaż nawet to nie gwarantowało kobiecie tego, że była doceniona. Bo na przykład wspomniana tutaj przeze mnie królowa Ludwika Maria Gonzaga, jakby tak o niej poczytać, to była żona Jana Kazimierza, wcześniej Wesława IV. To była kobieta bardzo energiczna, kobieta, której rola podczas obrony Warszawy na przykład, w ogóle kraju, podczas potopu szwedzkiego była o wiele bardziej ważna niż samego Jana Kazimierza. Ale to była kobieta znienawidzona przez polską szlachtę, bo za dużo chciała, bo marzyła o tym, aby w Polsce wprowadzić dynastię. Bo wtrącała się do polityki. A więc się nie podobała i właściwie o tej władczyni mało pamiętamy. A ona była bardzo odważna, bardzo przedsiębiorcza, działała w dyplomacji. Właściwie politykę międzynarodową ona organizowała w tym okresie. A jeśli chodzi o inne kobiety, to na przykład to sobie możemy porównać do dzisiejszych czasów troszeczkę. Jeśli kobieta potrafiła męża sobie owinąć wokół palca, to funkcjonowała dobrze. Dobrze były energiczne kobiety, które rządziły w domu. Ale większość kobiet podlegała czystemu prawu, że więc właściwie nie miała do niczego prawa. Właściwie była własnością mężczyzny, jako żona czy córka. Tak. Owszem, mogła dziedziczyć swój osobisty majątek, czy na przykład miała prawo do posagu, który, jeżeli mąż zmarł, to
to ona zachowywała to, co kiedyś dostała w posagu. Ale tutaj też mówimy o różnych państwach, bo pierwszy tom dzieje się w Polsce, a drugi w Kolsku, w Niemczech. To też były różnice. I były kobiety energiczne. Ja szukając wiadomości o potopie szwedzkim na tych ziemiach, także trafiłam na historie, które dotyczyły tutaj tych obszarów. Jak Unruk walczył z jakąś panią katoliczką. Już teraz nie pamiętam. Napadali na siebie wzajemnie. A więc no, jeżeli kobieta była energiczna, miała sposoby, żeby jakąś władzę utrzymać, to robiła. Chłopka, kobieta wiejska miała mniej możliwości. No, jej status prawnie był marny, ale jak to w życiu różnie bywało. Właśnie opisuje Pani losy kobiet, które nie miały męża, albo kobiet, które urodziły nieślubne dzieci. I w tej powieści wyłania się taki smutny los tych osób. Szczególnie tych kobiet, które urodziły nieślubne dzieci i tych dzieci. Bo oczywiście kobieta była potępiona. Jeśli po cichu zabiła dziecko, jeśli pozbyła się ciąży, to nikt nie wiedział, to było wszystko w porządku. Jeśli jednak, no, na przykład to się wydało, za zabicie dziecka urodzonego karą było zakopanie żywcem. A więc straszna śmierć. Akuszerki albo te kobiety zajmujące się ziołolecznictwem często pomagały w usunięciu czy pozbyciu się tej niechcianej ciąży. I to też za to mogła je spotkać kara śmierci. Niektóre kobiety rodziły, niektóre usuwały ciążę, umierając czasami przy tym. A dlatego usuwały, bo spotykało je publiczne potępienie. Tak jak Wigę, mimo że jej dziecko było ofiarą gwałtu, i tak jak jej córkę Dorotę, o której dziecku, o ojcu dziecka nikt nic nie wiedział, bo ona nikomu nie powiedziała. I potępienie, taki ostracyzm społeczny. A te dzieci też nie miały żadnej przyszłości. Chyba że zdarzył się jakiś cud. Bo oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że no nie wiem, ktoś, na przykład szlachcic, który był ojcem takiego dziecka, jakoś temu dziecku pomagał. Ale nie musiał. A dziecko, na przykład chłopiec, tak jak tutaj pisze o Jakubie w pierwszym tomie, nie miał żadnych szans na przyjęcie do cechu. No po prostu mógł żyć pracując gdzieś fizycznie, wykonując najgorsze czynności. Chociaż mógł być najzdolniejszy, może ktoś zwrócił na niego uwagę. Mógł mu otworzyć ścieżkę awansu społecznego. Ale to były sytuacje wyjątkowe. A więc i kobiety mające nieślubne dzieci, często dzieci swoich panów czy właścicieli ziemskich, i te dzieci no właściwie nie miały przed sobą przyszłości. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to w Pani powieści jest kilka takich naprawdę czarnych charakterów. Mężczyźni przedstawieni właśnie jako ciemiężcy. To jest ten kłusownik Broda albo Elias, ojciec garbatej zielarki Wigi. Co miało na celu właśnie pokazanie tego okrucieństwa tych mężczyzn? Czy po prostu to, że oni byli bezkarni w swoich działaniach wobec kobiet, to napędzało właśnie tą falę przemocy, że w XVII wieku wolno im było wszystko? Czy po prostu chciała Pani pokazać, że
czasami w życiu zdarzają się takie czarne charaktery. Chyba to drugie. Bo zarówno w Wendyjskiej Winnicy, która pokazuje tą przeszłość nieodległą, jak i w Makowej Spódnicy, ja pokazuję ludzi, którzy są tacy jak my. W pierwszym tomie Makowej Spódnicy jest jednym z czarnych charakterów jest mężczyzna, kłusownik, okrutny, stosujący także różne formy przemocy tej domowej. I ten poprzez tego mężczyznę chciałam pokazać, że tak jest. Wystarczy się rozejrzeć, wystarczy włączyć telewizor, żeby zobaczyć takich ludzi. Podobnie jest ojcem Wigi, który jej nie bił, ale robił inne złe rzeczy, takie, że jej się to śniło po nocach. To są ci źli ludzie, którzy są także wśród nas. To uwspółcześnia tą powieść. Ale tam są też dobrzy ludzie, dobrzy mężczyźni. I jest tak jak w pierwszym tomie, tym dobrym mężczyzną jest na przykład Baltazar. A w drugim, jednym z dobrych mężczyzn jest Bartnik. Pszczelarz Bartłomiej. Tak, pszczelarz. Bartnik Bartłomiej. Imiona takie Bartłomiej i Michałka, bo ich pierwowzory sobie wybrały takie imiona. W Kolsku jest Bartnik i jest jego żona i oni takie imiona zaproponowali. Cała wiedza w ogóle w tym drugim tomie dotycząca bartnictwa pochodzi właśnie od pana Rafała Liśkiewicza, takiego Bartnika, który jest w Polsce w ogóle znany. A jego żona prowadzi takie stowarzyszenie Wiedźmy z Kolska. Więc to jest dobry przykład. Są mężczyźni tacy jak Cyrulik Tytus, który, on jest dobrym mężczyzną, ale też takim interesownym. Bo na przykład żeni się z kobietą dużo starszą od siebie, bo wie, że inaczej nie miałby szans na nic też. To znaczy wszystko umie, nie jest nieślubnym dzieckiem, ale nie ma pieniędzy. Czyli to jest jakiś taki jego sposób na sukces. No, bo to jest taki współczesny. Żonek z bogatą wdową. Ale to tak było też. Ja pokazuję sytuacje, które miały miejsce kiedyś. Mężczyźni młodzi żenili się z leciwymi kobietami zamożnymi i odwrotnie. I dzisiaj też tak bywa przecież. Kiedy tworzy pani postaci, bohaterów powieści, to łatwiej jest wejść pani, że tak powiem, w głowę kobiety czy mężczyzny, tworzyć tą kobiecą postać czy tę męską? No zdecydowanie kobiecą, bo to chyba naturalne jest, że ja myślę jak kobieta, no bo czegokolwiek my kobiety byśmy sobie nie wyobrażały, nie mówiły, nie walczyły o równość, to ta równość powinna dotyczyć praw, ale jesteśmy przecież różne od mężczyzn. Niech każdy zachowuje te swoje sobie właściwe cechy. A ja myślę, jak kobieta, łatwiej mi być bohaterką, kobietą, ale czasami pytam mojego męża o to, czy mężczyzna by tak pomyślał. No mów głośno. Zadałbym w tym momencie takie pytanie. Czy twoje bohaterki mają coś z ciebie?
no chyba tak zawsze jest w powieściach, że autorki, autorzy swoim bohaterom dają trochę z siebie. Jakby utożsamiają się bardziej z którąś z postaci. Ale niekoniecznie tylko z jedną. Bywa, że z kilkoma. Czyli mogą swoimi cechami obdzielić kilka postaci. Oczywiście, że tak. I jak kiedyś byłam pytana na spotkaniach autorskich dotyczących Wendyjskiej winnicy o to, która z bohaterek najbardziej jest mi bliska, to zawsze mówiłam, że Marta. Marta Neumann, ta z pierwszego tomu Cierpki Grom. Ale Marta też nie miała moich cech. Ja nie byłam Martą. Marta była szalenie pracowita. Ja nie jestem. Ale Marta była mi bliska przez pewien sposób myślenia. Natomiast kiedy zaczęłam pisać drugi i trzeci tom w Wendyjskiej winnicy i tam bohaterką była dziewczyna, to już nie umiałam się odnaleźć. Było mi trudno się dogadać z Matyldą. Dopiero musiałam się do niej przyzwyczaić. Podobnie było w Makowej spódnicy. Bliższa mi była Wiga. Dopiero, a Rozala była dzieckiem. No to my mamy wnuki, więc to tak jakoś się kojarzyło z wnukami. Ale jak Rozala podrosła, to ja musiałam sobie myśleć, przypominać, jak to było się zakochiwać, jak to było być gdzieś, na przykład u obcych ludzi, co się czuje wtedy, kiedy jest się no, w takiej pozycji właściwie służącej. To jest właśnie kwestia przyzwyczajenia. A mężczyźni w moich powieściach są albo źli, albo tacy trochę, jakich ja bym chciała spotkać na swojej drodze. Czyli to jest moje wyobrażenie mężczyzny. Zarówno ten zły, jak i dobry. A czy oni tacy są naprawdę, to nie wiem. To musieliby powiedzieć mężczyźni czytelnicy. Czy ta tytułowa Makowa spódnica to jest symbol takiej niezależności kobiet, odwagi do działania, takiej energii kobiecej, która nie da się jednak zdusić jak gdyby pod butem mężczyzny? To jest ta niezależność? Tak, to jest to właśnie. Ja chciałam napisać o takiej bohaterce, ale nie myślałam z początku o Makowej spódnicy. Ten tytuł przyszedł mi do głowy i w ogóle ten motyw Makowej spódnicy przyszedł mi do głowy, kiedy przeglądałam inwentarze stanu posiadania kobiet małych miasteczek Wielkopolski. Jest taka książka, chyba praca doktorska pewnej pani. I między innymi tam była wymieniona Makowa spódnica. Oczywiście te inwentarze sporządzali ludzie, którzy różnie mogli określać kolory. Pisali albo wszystko, albo nie. W internecie, już nie w tej książce, znalazłam takie inwentarz, tym razem jakiegoś mieszczanina, mężczyzny, gdzie było napisane pantalony stare osrane. Też zostawił. No miał, to był i to już nie żył. I ktoś zrobił spis i był dokładny. Makowa spódnica, ja mi się od razu kojarzyła z kolorem. Tym bardziej, że zaraz później następował chabrowy kubraczek. I tak uderzyła mnie ta nazwa, tak do mnie trafiła, że pomyślałam, że moja bohaterka, ta, która chce być niezależna, nie zgadza się na stan zastany, na pozycję kobiet, taką pośrednią, będzie właśnie nosić makową spódnicę, czyli czerwoną. Ja, kiedy pisałam tę książkę, posługiwałam się
by sobie ten świat wyobrazić też malarstwem. Patrzyłam na obrazy niderlandzkich mistrzów, bo raczej w Polsce nie wiem, czy można spotkać wiele obrazów, które przedstawiają chłopów polskich XVII-wiecznych. To raczej właśnie tam na zachodzie malowali XVI-wieczni, XVII-wieczni malarze, sceny rodzajowe z wsi i miast. I tam są kolorowe, kolorowa odzież jest i kolor czerwony, i ten niebieski, no czarny oczywiście i żółty. Bo przecież ludzie taką odzież też nosili i farbowano i tak dalej. Ale częściej jednak w miastach, a kiedy czytałam książkę Bystronia o historii Polski w XVI i XVII wieku, to znalazłam tam takie właśnie zdanie, że chłopstwo nosiło odzież w kolorach takich, takich naturalnych, to znaczy, że na przykład jeżeli te owce wrzosówki były i ich wełna była szara, no to odzież była szara. Oczywiście niektórzy farbowali, ale generalnie chłopi raczej ubierali się, tak powiem, w kolory ziemi. I z pewnością taka dziewczyna, w dodatku nieślubna córka czyjaś, kuła w oczy ludzi tą spódnicą. Tą swoją niezależnością. Tak. Nie chciałabym tutaj zdradzać szczegółów, bo każdy powinien przeczytać powieść, ale właśnie która z tych postaci jest pani najbliższa? Nie tyle chodzi o cechy charakteru, tylko że wydaje się pani, że ona powinna być takim przykładem dla innych kobiet, jak postępować w życiu. Przykładem to może nie, bo inne czasy. Gdybym upierała się przy tym przykładzie, to zapewne Rozalka, żeby starać się osiągnąć coś wbrew temu, że jestem nieślubnym dzieckiem. Rozalka stara się korzystać z szans, jakie dało jej życie. A no więc trzeba korzystać z takich szans, robić rzeczy szalone, na przykład zacząć pisać książki na emeryturze. Ale jeżeli chodzi o to obdzielanie postaci swoimi myślami, to chyba jednak Liga jest mi najbliższa. Ona mówi do pewnej bohaterki, niech cię wołają po imieniu. Dlaczego nie wołają do ciebie Uta? Bo tak miała ta bohaterka na imię. Tylko tam inaczej. I Wiga trochę buntuje te kobiety. Trochę tak, bo zachęca je do tego, żeby one przypominały wszystkim, że mają imię, a nie, tak, że są tymi Hansowymi, czy małymi tam Hansin, czy innymi po prostu kobietami bez imion, a noszącymi jakby tylko nazwisko czy przezwisko męża lub też zawód. Tak, buntuje, ale ona jest cały czas ostrożna, bo i w pierwszym tomie, i w drugim stara się jednak jakby nie wykraczać poza pewne granice. I to buntowanie się to też jest takie, tylko tak po troszkę. Bo ja bym sobie mogła wymyślić bohaterkę, która zrobi rewolucję wśród kobiet, ale to by było nieprawdopodobne. A ja pozostaję w tej prawdopodobności. Zresztą ta moja prawdopodobność też została jakby zachowana przy tym, jakie te kobiety zielarki są, bo u mnie nie ma w książce magii. W ogóle nie ma magii. To znaczy, jeżeli ona jest, to tylko w tym sensie, że ludzie w to wierzą. Ale nie ma czegoś takiego, że Wiga kogoś cudownie uzdrowiła, czy powiedziała zaklęcie, dym buchnął
I pojawił się ktoś, kto na przykład ją obronił przed kimś. Jest bardzo dużo takich książek, gdzie właśnie ta magia występuje. Ja uznałam, że byłoby niewłaściwe pisanie o prawdziwych procesach o czary, prawdziwych kobietach, które umarły w strasznych mękach, gdybym ja nadała im jakieś takie magiczne moce. Bo wtedy każdy czytelnik by pomyślał, aha, jednak może im się to należało. A ja chcę, żeby widział ten, który czyta, że im się to nie należało. Że one były po prostu ofiarami atmosfery, splotu różnych okoliczności, także nędzy, w jakiej ludzie żyli i niewiedzy, ale nie tylko. Dużą rolę w Pani powieści odgrywa też przyroda, ten styk świata ludzkiego i natury. I ona często wpływa, po pierwsze karmi tych ludzi, a po drugie wpływa kojąco, kiedy małżeństwo dwóch takich, nie głównych bohaterów, ale pobocznych, jak gdyby zgnębione tą sytuacją po spaleniu czarownic, odkrywa to piękne miejsce w lesie z kwiatami i po prostu to daje taki nowy początek i wlewa w nich nowego ducha. Ta przyroda ich jak gdyby leczy z tych ran duszy. Czy dla Pani też przyroda ma takie duże znaczenie? Oczywiście. Ja myślę, że ludzie zawsze tacy byli, że dostrzegali piękno przyrody. To jest magia. To jest magia, tak. My mieszkamy w miejscu między takimi dwoma niewielkimi jeziorami na szlaku, który przemierzali łowcy reniferów 12 tysięcy lat temu. Niedaleko naszego domu jest stanowisko archeologiczne, które badał profesor Kobusiewicz, czyli obozowisko tych łowców reniferów było. I bywa, że my tak sobie, my lubimy latem usiąść na schodach, księżyc świeci i tak sobie rozmawiamy, czy oni, co oni, ci łowcy, czy jak oni siedzieli przy tym ognisku i właściwie myśleli o tym, żeby na jutro było jedzenie. Czy oni czasami patrzyli w księżyc i ten sam księżyc, na który my teraz patrzymy, w tym samym miejscu. I to jest taka myśl, która nawet jak profesor Kobusiewicz u nas był w domu, ja go zapytałam o to, czy oni jego zdaniem byli romantyczni. A on powiedział, że na pewno. On wierzy w to, że byli. I że właśnie patrzyli w gwiazdy, w księżyc, widzieli kwiaty. Mimo tego, że każdego dnia zabiegali o przetrwanie. I tak samo musiało być w każdym wieku, w każdym stuleciu. Tak jak dzisiaj. Byli ludzie, którzy nie szanowali przyrody, a byli tacy, którzy, tak jak Wiga, która jest taki moment w pierwszym tomie, jest w lesie, jest przerażona, bo czuje, że ktoś ją obserwuje, myśli, że to duch lasu, bo ona jest taką postacią, która wierzy i w Boga chrześcijańskiego i wierzy w te dawne duchy. I myśli, że to jest duch lasu i robi od razu, przepraszam, rachunek sumienia. Co ja złego zrobiłam? Przecież nie zabiłam żadnego zwierzęcia niepotrzebnie. I nie splugawiłam lasu żadnym śmieciem. Ja to specjalnie napisałam. Bo jakie ona śmieci do lasu mogła wyrzucać? Proszę, ma żadnych papierów ani niczego. Co uważała za te śmiecie? Jak Pani myśli? Co? Uważała za te śmiecie, które... No mogła zbity garnek gliniany wyrzucić ewentualnie, tak? Czy koszyk jakiś, który jej się zepsuł w lesie. Ale to wszystko nie było takim śmieciem jak dzisiaj. Ale ja to specjalnie napisałam, żeby jakaś refleksja na czytelnika naszła. Że kiedy rzuca śmieci, to plugawi ten las. I duch leśny może na niego spojrzeć. Oby. Czy to jest coś obcego, taki garnek zbity w tym takim ekosystemie leśnym jak niej? To wykracza jakby poza tym, co powinno być w lesie. Tak.
Dokładnie tak. Las jest w ogóle, przyroda jest bardzo ważna w tych w moich książkach, bo ja sama wychowałam się, mąż także, myśmy się wychowali na skraju lasu. Ja jestem córką leśniczego, siostrą dwóch leśników, mąż jest synem drwala i my ten las to mamy w genach po prostu. I w ogóle przyrodę, wieś i to opisywanie natury jest potrzebne nam, żeby pokazać związek człowieka z przyrodą. I że przyroda właśnie może, mam taką nadzieję, w trudnych chwilach pozwalać człowiekowi wrócić do równowagi. Czy Państwo jeszcze mieliby jakieś pytania do naszej autorki? Proszę korzystać. Ja myślę, że było coś z tym takim tęsknoty do matriarchatu, który powstał, to znaczy, który zaniknął wraz z przybyciem na nas tych jeźdźców z kultury grobów jamowych, bo oni zaprowadzili patriarchat na naszych ziemiach również. I od nich rozpoczęła się właśnie ta deprecjacja kobiety. Tak przynajmniej ja czytałam. No, mogło tak być, ale... I jednak magia była tam u tej pani Wigi. Tak. Jednak ale... mieli trochę rację, że ją tak trochę bali się. No bo ona dążyła do tamtego porządku świata, który już nie istnieje. Nie i miała w tym dużo racji, ona... zagrożeniem. Ona żyła, tak została wychowana, tak jej przekazano i ona godziła te dwa światy, ten chrześcijański i świat. A tego stopnia godziła? To znaczy, to bo ciekawe, no, mi się wydaje, bo ja ją stworzyłam, prawda? Tak. Że jej nie przeszkadzało to, że jest Bóg chrześcijan i jest duch lasu, jest Matka Ziemia. Ale do... źle się z tym czuła jednak, bo to jest takie nierobiczne, że jak nie przyszła. Ale ona się tylko dlatego źle z tym czuła, że pastor miał do niej pretensje. Aha. Ona się bała pastora. Dlatego się źle czuła. A tak to wszystko było sama w porządku. Sama ze sobą się dobrze czuła. Sama ze sobą się dobrze czuła. No, a jeśli chodzi o matriarchat, to ja nie jestem pewna, czy to by było dobrze. Wydaje mi się, że żadna sytuacja nie jest... Ekstremalna. Tak, ekstremalna nie jest dobra. Bo bywa, że no, słyszy się takie zdanie, że gdyby kobiety rządziły państwami, nie byłoby wojen. A tam, nie wierzę w to. No, też by nie było. Nie ma źródeł pisanych z tego okresu. Ciekawe, jak było naprawdę wtedy, w tych czasach, kiedy był patriarchat, bo takie przez ileś tam tysięcy lat to przecież było. Myślę, że to w różnych kulturach było różnie. Nikt się nie odważył napisać. No, nikt się, tak, nikt nie odważył się napisać tego, ani wyryć w kamieniu. Dokładnie, jak to było. Czy jeszcze może ktoś ma jakieś pytania odnośnie czarownic, procesów, historii? Albo jakieś inne. Albo jakieś nawet inne. Ale tu zwraca też uwagę, to co Pani wspomniała, ukazanie tych normalności tych kobiet, prawda? Bo to było bardzo kuszące dla pisarza, żeby tam pójść w ten taki magiczny świat, w jakieś te czary i tak dalej, to by na pewno taką powieść poniosło w, tak, popularność. Było to na pewno, bardziej niosłe, tylko no tak naprawdę właśnie trochę niesprawiedliwe, czy bardzo niesprawiedliwe w stosunku do tych kobiet, autentycznych kobiet, no, które były prostymi kobietami zamieszanymi w ten proces, no, który w dzisiejszych czasach tego typu proces i to co się działo, to oceniamy jak oceniamy, po prostu była ta ciemnota, bo ja troszeczkę na ten temat również pisząc artykuł, bo do podobnego procesu, wiele było tych procesów, ale było w Międzychodzie na przykład, i tam też dobra Mlungu właśnie się odbywał i też tam takie bezsensowne całe tło tego procesu było również. Także to tam sam fakt, że tortury były dozwolone, uznawane jako środek do zeznań. Nikt nie mówi, że kogoś boli, to mówi, co mu każą.
tylko zakładano, że to taka jest prawda. Ale... Że całe ten w ogóle otoczka tego wszystkiego, niesłuszne wskazanie kogoś, ale później ten cały bezsensowny proces, praktycznie tu w tym wypadku jedna na drugą donosiła, bo w ten sposób mogła użyć swoją cierpienie. Szybciej umarła po prostu. No szybciej, bo tam taki był cała procedura, że tam niektórych jeszcze nagrodę jakby duszono zanim się spalili. Tak, ale jak się wczyta dokładnie w te procesy, to w Polsce było trochę inaczej, w Niemczech było trochę inaczej, ale generalnie to były jakieś takie obostrzenia co do tych tortur. Tak. Nie było samowolki, były przepisy. I gdyby je stosowano, na pewno by nie było tak, że tak masowo by te kobiety ginęły. Ale ci, którzy osądzali, oni nie przejmowali się tymi przepisami. Skarni byli. No tak, ale jeżeli dowodem jest, jeżeli kogoś topią czy podtapiają, dowodem jest to, że się jak nie utopi, to znaczy, że ma kontakty z diabłem, a jak się utopi, to była niewinna. Nie? To jest taka jakby skrajność, ale jeżeli chodzi o tortury takie zwykłe, okrutne tortury, to tam były określenia do jakiego momentu można torturować. Potem, jeżeli nawet się przyzna na torturach, to trzeba dać czas na przemyślenie i jeżeli na przykład za parę dni potwierdzi bez tortur, to wtedy jest skazany albo jakiś łagodny. To były pozory, ten proces był takie pozory, tak, po prostu jakby, że jest jakiś proces, jest jakieś dochodzenie, ale w każdym z tych wypadków ta skazana była już właściwie skazana na początku. Ale faktem jest, że to zawsze kończyło się śmiercią, to jest inna sprawa. Ciemnota nie była jedyną przyczyną tych procesów, bo ludzie nie byli, dlaczego XVII wiek? Przecież w średniowieczu, tam kiedy indziej, też była taka sama ciemnota. Tu chodzi o nawarstwienie różnych przyczyn. Pan jako interesujący się historią wie o tym doskonale. Bo i wojna 30-letnia, która była, Niemcy doprowadziła do ruiny, głodu i w ogóle strasznych rzeczy. I człowiek myślał, dlaczego mnie to dotyka? Dlaczego ja tak cierpię? Że może szatan jakoś macza w tym palce? No bo kto? Trzeba znaleźć winnego. Więc ta wojna 30-letnia i te wojny religii i rywalizacja wyznań, to wszystko się skumulowało właśnie w tym XVII wieku i kobiety były ofiarami, bo kobiety było najłatwiej oskarżyć i dać na przykład właściciele ziem, jeżeli ich poddani byli czasem okresu wytrzymałości, to mogli się zbuntować przeciwko swojemu panu. No to trzeba było im wskazać innego wroga. Wskazywanie innego wroga w polityce jest wciąż stosowane. A coś przykryć czymś. Żeby przekierować gniew. Tak. I właśnie te kobiety, bo była bieda, bo wiek XVII w ogóle był małą epoką lodowcową. Strasznie trudno się wtedy żyło, także z powodów klęsk żywiołowych różnego rodzaju. I przekierowanie gniewu na kobiety to był ten wentyl bezpieczeństwa, który być może spowodował, że wtedy masowo nie wybuchały te jakieś bunty. Oczywiście były jakieś, ale nie było masowości tej. Także musimy kobiety uważać. I jeszcze jedno pytanie. Czy zdarzył się taki wypadek, że była uniewinniona jakaś kobieta? Tak. Zdarzało się, ale to było bardzo rzadko. Na przykład w tych protokołach, które ja czytałam, właśnie jest ta sytuacja, bo ta historia zaczyna się od mężczyzny, od jego fantazji.
pijany mężczyzna coś tam odpowiada. I tak było naprawdę. O czarownicach. I on potem wzięty na, nawet nie na wielkie tortury, bo jego tylko tam dwa razy chyba spłynęli biczem. Wymienia różne kobiety, między innymi dziewczynkę. I kiedy jego już wprowadzą na stos, to jego sumienie rusza i zeznaje, że ona nie, że on miał do niej o coś złość i żeby ją wypuszczono i ją wypuszczają. Ale ona się potem pojawia znowu w tych protokołach. Ja z niej uczyniłam bohaterkę, też jedną z bohaterek powieści, tą dziewczynkę. Ona się znowu pojawia, czyli jakby była podejrzana. Ale zdarzało się, że kogoś uwolniono, a wszystkie te polowania, one się dopiero wtedy zakończyły, kiedy zaczęły sięgać do bogatych kobiet. Bo kiedy już było to przyzwolenie na śmierć, na oskarżanie kobiet, no oczywiście oskarżano najpierw te zielarki, te garbate, te inne, te kłótliwe, brzydkie. Mężowie chodzili do, jak już sąd był, oskarżać swoje żony, których chcieli się pozbyć. Ale wcale nie było tak, że każdy sąd brał to pod uwagę. Czasami mężczyzna musiał płacić grzywnę, że oskarżył kobietę niesłusznie. Ale kiedy to wszystko już tak się rozkręciło i te różne kobiety były oskarżone, to zaczęło sięgać do kobiet, do wyższych warstw, dlatego że ten, kto oskarżył, miał prawo do jakiejś części majątku tej osoby. Tej winnej. I jeżeli była bogata, to tym samym to jej zagrażało, bo mogła być oskarżona. Ta słynna historia z Elżbietą Gras w Zielonej Górze, która w tym czasie właśnie, bogata mieszczka została oskarżona o czary i dwukrotnie była wtrącona do więzienia, torturowana, a kiedy jej mąż, bogaty mieszczanin, wraz z jeszcze innymi udał się do cesarza prosić o łaskę i skarżyć się na ten sąd, to tymczasem, zanim on zdążył wrócić, to ją spalili. Ale odtąd, ponieważ takie historie dotykały bogatszych kobiet, zaczął się nacisk szlachty i mieszczan na cesarza i cesarz pod koniec chyba 1670 albo jakoś tak to jest ta data, że wydał zakaz wydawania wyroków śmierci takim sądom wiejskim, takim po prostu powołanym ad hoc. I to ograniczyło te procesy, ale jeszcze się zdarzały, jeszcze w Poznaniu na przykład, to już nie cesarz, bo cesarz nie miał nic do Poznania, ale na przykład w Poznaniu w XVIII wieku, chyba w drugiej połowie XVIII wieku jeszcze płynęły stosy. Także czasami uniewinniano, ale to raczej był wyjątek od reguły. To zupełnie nie może być najnowsza książka Kajzińskich. Sydonia, polecam wszystkim. Nie czytałam jeszcze. Księżnej Pomorskiej. Ja wiem, o kogo chodzi. Tak, tak. Ja w ogóle nawet się zastanawiałam, czy o tym nie pisać, ale jednak postanowiłam oddać raczej głos tym kobietom wiejskim, zwykłym, bliskim terytorium, terenom, na których ja mieszkam. I dobrze, że nie pisałam, bo ja bym tam to by było takie trochę śmieszne, jakby o dwóch osobach skazanych za czary pisały autorki. Więc lepiej, że nie ruszyłam tego tematu. A chcę sobie kupić, bo będę w sobotę na targach książki, akurat Hrezińska będzie w tym samym czasie. Tak? Także kupię sobie tą książkę i przeczytam. Na pewno, bo jestem jej bardzo ciekawa.
Ale ja myślę, że z pułapu mieszkańca lokalnego tutaj, gdzie wziąłem, to będziemy się bardziej utożsamiać z dziewczynami tymi z naszego terenu. Bo ta Księżna Pomorska będzie dla nas jakąś tam bohaterką, a no akurat powiedzmy, no pani Tereny to może nie wiem rzecz, ale jednak, prawda, to będziemy się bardziej utożsamiać z tymi dziewczynami, z tymi zielarkami z naszych terenów. O fajnie, bo ta dziewczyna to była u nas. Tak. Myślę, że to dla takiego zwykłego czytelnika to też odbiór literatury. Tak, no po prostu to jest, ja piszę dla takich zwykłych czytelników tu z moich ziem głównie, chociaż ja się cieszę, jak w całej Polsce czytają. A Heresińska to już jest potęga. Jeżeli nie ma pytań, to ja jeszcze chciałam zapytać na koniec. Czy pani Zofio mogłaby nam uchylić trochę rąbka tajemnicy, nad czym planuje pani teraz pracować? Pani Kasiu, pani wie. A ja nie powiem. Zaczęłam zbierać materiały i trochę pisać. No niestety XX wiek znów. O czcielu międzywojennym. Międzywojenny czciel zainteresował mnie, jakby zaczęło się to wszystko od profesora Tureczka, który gdzieś na wykładzie rzucił dygresję o przemytnikach czciela. Ja oczywiście od razu do internetu, do różnych artykułów o tychże przemytnikach. Zaczęłam to pisać, ale ja już mówiłam dzisiaj pani, że nie idzie mi tak, jakbym chciała, bo muszę się oswoić z miejscem. Bo prócz wiedzy historycznej, prócz jakichś faktów, tu mi pan Andrzej też pomógł, bo już wykorzystuje tą książkę telefoniczną. Ja mam folder otwarty i tam też sobie wrzucam, to będę dostarczał. Dziękuję. Ale prócz tej wiedzy takiej twardej, konkretnej, muszę się oswoić z miejscem, czyli będzie ładniejsza pogoda, przyjechać tego czciela, pochodzić, dowiedzieć się gdzie, to znaczy ja już mniej więcej wiem, gdzie ta granica i tak dalej, ale takie miejsca, gdzie można było pójść, tak jak w wendyjskiej winnicy, a ja tego w tej chwili nie wiem. Niemniej, czytając o tych okolicach, w ogóle o ziemi międzyrzeckiej, jestem pełna podziwu co do przeszłości tak bogatej tej ziemi i do tego, jak ta ziemia obfituje w historyków. Jest mnóstwo różnych publikacji. Nie mówię, że akurat mi przydatne są wszystkie, ale po prostu każdy z historyków znajduje sobie swoją działkę, swoje pole, które może uprawiać, popularyzować i będą następni przychodzić i też sobie znajdą. Naprawdę te moje tereny, nasze tereny nie są tak opisane, a szkoda. Także brawo dla historyków miejscowych. Cieszymy się i dziękujemy. Też chcieliśmy pani bardzo podziękować za ten wieczór i zachęcam wszystkich do nabycia tej powieści. Ja nabyłam i właśnie za chwilę będę prosić o dedykację. I jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany, żeby tę powieść Makowa Spódnica mieć z dedykacją od autorki, to zapraszam. I pani Zofii, dziękuję.